Piotrek. Dziś z nami... Dobry wieczór panu, proszę pana. Agencja informacyjna, o ja cię pierdolę. Czy lubi pan banany? Odpowiedź brzmi... Jem. Jem jak Jemen. Czy pan pochodzi z Jemenu? Nie, czy pan pochodzi... Czy pan pochodzi z jęczmieniu? Jęczmieniu? Nie sądzę. Witamy w cotygodniowym spotkaniu. Tutaj Roman Tomasz z Karolem Łukaszem. Halo, 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 dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Arboretum. Miejscu najbliżej związanym z przyrodą, gdzie wszystkie ptaki z całego miasta są w stanie się tam schronić. A oto ekspert w dziedzinie ornitologii, pan Roman Kłos. Panie Romanie, czy preferuje pan małe czy duże ptaki? Zależy do czego. Do latania. Włączone? Kolejne pytanie... Przez chwilę myślałem, że to jest pytanie do mnie. Panie Romanie, jakie wino pan preferuje? Czy jest to wschodnioeuropejskie wino półsłodkie? Właśnie, czy jest jeszcze wino? Kiedy wlewa się je do kieliszka? Tak mówią eksperci. Panie Romanie. Może skończmy z tym, panie Romanie. Romek. Cześć. Romciu. Teraz pytanie prywatne. Wolisz małe czy duże ptaki? Myślę, że to nie jest pytanie prywatne. Dobra, kręcimy teraz to. Ej, no popiwa, kurwa. A teraz pytanie w odniesieniu do ostatnich wydarzeń w Gruzji. To jest zupełnie inna sprawa. A czy w takim razie polska sieka jest zagrożona? I tak, i nie. Co to znaczy? No właśnie. Co to ma do rzeczy?